tvpodkarpacie.pl. W parafii Przemienienia Pańskiego w Brzozowie odbyła się uroczysta msza święta w intencji powstańców styczniowych i ojczyzny, a także odsłonięcie tablicy ku pamięci mieszkańców Brzozowa, którzy brali udział w zrywie z 1863 roku. Ziemia brzozowska słynna jest ze swoich patriotycznych postaw własnych obywateli. Ta piękna postawa w każdej niemal epoce miała miejsce i była udziałem mieszkańców Brzozowa, ziemi brzozowskiej. Także licznie uczestniczyli brzozowianie w powstaniu styczniowym, a w tym roku mija 150 lat od jego wybuchu, więc ta dzisiejsza uroczystość jest hołdem dla wszystkich, którzy w tym powstaniu wzięli udział, którzy oddali swoje życie za wolną ojczyznę. Dziś, ciesząc się wolnością, musimy pamiętać o tej przeszłości, o tym zrywie narodowym, który był jednym z podstaw i jednym z filarów tej niepodległości, którą dzisiaj mamy. Powstanie styczniowe było wielką inspiracją dla późniejszych naszych wybitnych przodków, którzy wywalczyli nam II Rzeczypospolitej niepodległości i którzy nie walczyli potem podczas II wojny światowej. Było wielką inspiracją dla Józefa Piłsudskiego, jak organizować podziemne struktury i walkę zbrojną. Dzisiaj ci wszyscy, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, byli okrutnie torturowani, wywożeni w kibitkach na Sybir, którzy utracili majątki swego życia, dzisiaj wołają do nas, wzywają nas do powstania. Nie tego politycznego, zbrojnego, ale do powstania z letargu, z obojętności, zbanalizowania wielu rzeczy dzisiaj, abyśmy zaczęli naprawdę życie w zgodzie, jedności i miłości. Bo w jedności jest siła. W poróżnieniu czekają nas kolejne klęski. W mszy świętej wzięli udział parlamentarzyści i samorządowcy. Podczas homilii proboszcz brzozowskiej parafii nawiązał do cech świata polityki. Królestwo jego też nie ma instytucji, urzędów. Nie ma tam polityki, tylko miłość. Nie ma ustaw społecznych, tylko przekazanie i pytanie, czy miłujesz mnie więcej. Nie ma gwarancji socjalnych, tylko znak chleba i wina. I wybory nie powtarzają się co 4 lata. Jeden wybór się dokonał przed wiekami, kiedy Bóg nas wybrał na swoje dzieci i umiłował swoją odwieczną miłością. Niestety trzeba przyznać rację księdzu dziekanowi Gochowi. Tak jest, że politycy nie zawsze dają chlubne świadectwo postawy względem ojczyzny, względem narodu, względem państwa. Stąd to dzisiejsze spotkanie i ta homilia wzbudza ogromną refleksję właśnie nad ojczyzną i postawą miłości względem ojczyzny, której nigdy dość. Niestety ksiądz ma rację, a my politycy powinniśmy na co dzień pamiętać o tej miłości i służyć ojczyźnie najlepiej jak potrafimy, bo ludzie nas wybierając pokładają w nadzieję i czasem zawodzimy. Mam nadzieję, że będziemy dzięki takim homiliom i tym przypomnieniom coraz lepsi w służbie ojczyzny i w służbie miłości do ojczyzny. Podczas powstania styczniowego stoczono ponad 1200 potyczek, w których zginęło około 30 tysięcy powstańców. tvpodkarpacie.pl